pojawimy się jeszcze raz z małą gwiazdką Agnieszka Info Jarysz przez Y. Jesteśmy małżeństwem od prawie 15 lat. Jesteśmy rodzicami Pawła, Liliany i Mateusza. I jesteśmy od dobrze ponad 15 lat członkami wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Barnaby w Poznaniu. I w ramach tej wspólnoty, prawie tak długo jak jesteśmy małżeństwem, prowadzimy kursy dla narzeczonych. Ja jestem również absolwentką studium rodziny podyplomowego na UEM-ie. Pracujemy zawodowo i bardzo się cieszymy, że tutaj możemy dzisiaj być, aby Państwu opowiedzieć o takim bardzo, bardzo ważnym temacie. Dla niektórych pewnie to będzie po raz kolejny, powtórzę sobie to samo. Być może niektórzy odkryją tu dzisiaj nowe treści, ale bardzo się cieszymy, dlatego że kiedy występujemy czy przed narzeczonymi, czy przed małżonkami, to za każdym razem też wychodzimy zbudowani. Dlatego dziękujemy Panu Bogu za tę okazję. I zanim przejdziemy do właściwego tematu, to poproszę o wyświetlenie krótkiego filmu. Mistrz ze słów, tak ja sław! Ty futfele tu sprawić mogę, ale! Co się dla słuchasz? Specjalnie sprawiać. Ona twoje szweta tak mi szła, bo ona tak jakie prata, płakają, a ty... Jana, ona tak. Maintenant, on va attendre un peu que ça prenne bien le bouillon. Do wystąpienia i do tego, o czym Państwo będziecie mówić, a mianowicie do komunikacji małżeńskiej. Ja nie znam francuskiego, a już tym bardziej nie znam języka tego aliena, który przeleciał i myślę, że czasami w małżeństwie też to tak wygląda, że ktoś do nas mówi w języku całkiem obcym, tak? My do niego coś mówimy, a on do nas i kompletnie po prostu nie wiemy, o co człowiekowi chodzi, tak? I kiedy siostra poprosiła nas tutaj o ten krótki temat o komunikacji i powiedziała, że będziemy mieli na to wystąpienie pół godziny, to ja wpadłam w panikę, dlatego że temat komunikacji jest tematem tak szerokim i ma tak wiele aspektów, że mówię, Panie Boże, co my mamy wybrać z tego, żeby jakby przekazać taką pigułkę, taką najważniejszą rzecz, to co jakby wydaje nam się najbardziej istotne. I natomiast jest bardzo wiele aspektów, których z racji czasu nie będziemy w stanie tutaj poruszyć. Chociażby różnica w komunikacji między mężczyzną a kobietą, tak? Mężczyźni mówią czasami właśnie tak po francusku albo nic nie mówią, a my kobiety, prawda, słowotok i w ogóle na broń Boże nam się wciąć i przerwać. To jest jedna rzecz. Jest bardzo, temat komunikacji jest bardzo, bardzo szeroki, werbalna, niewerbalna. Niektórych aspektów tutaj będziemy dotykać, ale naprawdę mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie poruszyć tutaj wszystkiego i opowiedzieć o wszystkim, co dotyczy komunikacji. A czemu komunikacja jest ważna? To znalazłam odpowiedź wczoraj wieczorem na Facebooku parafii. Siostra Faustyna poprosiła mnie, żebym zajrzała na Facebooka, bo tam będę miała mapkę dojazdu i zobaczę, jak jest przygotowana sala. Więc zajrzałam, zobaczyłam tą salę, ale wiadomo, Facebook wciąga, więc zaczęłam scrollować stronę Facebooka i zobaczyłam tam, że ksiądz proboszcz wziął udział wraz z kołem gospodyń wiejskich w darciu pierza. I pod spodem ktoś napisał
komentarz. Lepiej drzeć pierze, niż drzeć koty. I to jest bardzo trafny komentarz, bo właśnie po to jest ta nasza komunikacja, żebyśmy nie darli kotów, albo że jeżeli te koty już nam się zdarza drzeć, to żebyśmy darli je konstruktywnie. Tak, żebyśmy darli je konstruktywnie. Mogę przesunąć sobie, o. Okej, zaczniemy od tego, co to jest komunikacja, co to jest komunio. Z łacińskiego wspólnota, społeczność. A więc to jest komunikacja, to jest budowanie jedności, budowanie wspólnoty, budowanie społeczności w małżeństwie. I temu właśnie służy komunikacja, żebyśmy stawali się sobie coraz bliżsi, żebyśmy byli coraz bliżej siebie, żebyśmy się coraz lepiej rozumieli. I chcę z całą mocą podkreślić, że komunikacja nie dotyczy logistyki, tak? Kto odbierze dzieci, a na którą tu, a na którą tam, a dzisiaj dentysta, jutro okulista. Słuchaj, muszę być w przyszłym tygodniu 2 dni w delegacji, okej, okay, dobrze, załatwimy to tak i tak. A dzisiaj moja mama do szpitala, to trzeba ją zawieźć. Nie rozumiemy tego jako komunikacja. Znaczy, to jest komunikacja, ale będziemy mówili o tym, że kiedy my komunikujemy się, to ta nasza komunikacja w małżeństwie ma budować większą jedność, ma służyć temu, żebyśmy właśnie coraz bardziej stawali się wspólnotą, coraz bardziej tworzyli społeczność. Wspominałam tutaj krótko o komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Myślę, że ten wykres może być wielu z Państwa znany. Co się okazuje? Że słowa w naszej komunikacji to jest tylko 7%. Reszta to jest ton głosu i mowa ciała. Przy czym ten schemat jest prawdziwy w momencie, kiedy ta komunikacja werbalna i niewerbalna są niespójne. Tak? Najczęściej sytuacja z życia, żona miała imieniny, mąż zabiegany zapomniał o imieninach żony. Albo po prostu jest człowiekiem, który nie pamięta dat. Teraz jestem osobą, która nie pamięta dat. No i niestety ani kwiatka, ani 100 lat, ani życzeń, więc żona na drugi dzień wstaje, bo jeszcze do końca dnia się łudziła, że może coś jednak mu się przypomni, na drugi dzień wstaje cała nabuzowana, chodzi naburmuszona, mąż się pyta, czy coś się stało? Nie, nic, prawda? I już mamy tutaj różnicę między komunikacją werbalną a tonem głosu. Przykład z naszego życia, dosłownie z wczoraj. Mój mąż wczoraj jechał na delegację do Warszawy. Piątek, więc hot dog na oblenie nie wchodzi w grę, zawsze sobie wtedy bierze bułeczkę albo dwie. I żona zapobiegliwa kupiła 4 bułeczki, 2 dla męża na drogę, 1 dla syna do szkoły, 1 dla córki do szkoły. No i schodzę rano na dół, patrzę, a brakuje mi bułki dla syna. Pytam się Michała, ile uszykowałeś bułek? No 3. Co, za dużo uszykowałem? Za dużo wziąłem? Nie, weź. No, za dużo wziąłem? Nie, weź. Rozumiemy, tak? Komunikacja werbalna, niewerbalna przeczyła temu, co usiłowałam mojemu mężowi przekazać. Poradziłam sobie inaczej, zrobiłam dzieciom tosty. Ale żebyśmy zapamiętali, że czasami, kiedy usiłujemy coś przekazać słowami, a nasz ton niestety za tym nie idzie, albo nasza postawa ciała, tak, postawa zamknięta, za tym nie idzie, to niestety, ale nasze słowa nie działają. Gdybym teraz stała przed Państwem i mówiła, małżeństwo to wspaniała przygoda, a komunikacja w małżeństwie jest tak łatwa, że naprawdę każdy to może zrobić, to oczywiście, że Państwo nie będziecie mi wierzyć, ponieważ jest dysonans poznawczy między jedną i drugim rodzajem komunikacji. I właśnie, kiedy tak myśleliśmy, co by tutaj w ciągu pół godziny Państwu przekazać na temat komunikacji w małżeństwie, wymyśliliśmy, że takim strzałem w dziesiątkę będzie coś, co przekazujemy też narzeczonym na naszych kursach przedmałżeńskich, a mianowicie recepta na dobrą kłótnię. Przy czym chciałabym wyjaśnić, co to znaczy kłótnia, żebyśmy jakby mieli wspólną definicję, ponieważ ktoś może uważać, że się nigdy nie kłóci, ponieważ nie podnosi na siebie głosu. Są takie małżeństwa, które nigdy nie podnoszą na siebie głosu. Natomiast nadal
dochodzi u nich do konfliktów, do jakiejś wymiany zdań, do niezgodności. I to, co my chcemy tutaj przekazać jako taką receptę na dobrą kłótnię, to nie należy tego rozumieć jako, nie wiem, kłótnie w stylu już latają talerze, podnosimy na siebie głos, już jesteśmy naprawdę na skraju nerwów, tylko raczej należy to rozumieć jako właśnie jakąś różnicę zdań, jakąś wymianę poglądów, jakąś coś, w czym nie do końca się rozumiemy. Dlatego właśnie, kiedy piszemy kłótnie, to piszemy to w cudzysłowie, żeby nikt nie myślał, że będziemy Państwa uczyć, jak na siebie krzyczeć. I teraz poproszę, przekazuję głos mojemu mężowi. Masz dialog, dwie osoby, to ja też mogę coś powiedzieć. Chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że ta recepta to nie jest jedyną rzecz, którą chcemy przedstawić. To jest jedna z kilku rzeczy, które dzisiaj chcemy pokazać. Ale wszystkie one są przez nas stosowane w naszym małżeństwie. Z większym lub mniejszym dobrym skutkiem, bo nie zawsze to wychodzi. Natomiast warto brać pod uwagę, to są bardzo proste rzeczy. Nie chcemy uczyć rzeczy, które są nie wiadomo jak bardzo powiązane z psychologią i socjologią wysokich lotów. To są rzeczy życiowe, które bardzo łatwo zastosować. Agnieszka mówiła, że jest wiele par, które się teoretycznie nie kłóci. My też się nie kłócimy. Tylko wymieniamy dosyć żywo swoje zdania. Natomiast przede wszystkim nie wolno unikać tych konfliktów. Tak, zametanie na dywan, udawanie, że cokolwiek, pod dywan, nie na dywan, pod dywan, udawanie, że czegoś nie ma, pomimo tego, że ten przekaz pozawerbalny, a propos bułeczek, pokazuje wyraźnie, tak, że coś jest na rzeczy, niczego nie załatwi. Dlaczego? Dlatego, że konflikty nas budują. Nasza relacja jest zbudowana dzięki temu, że przechodzimy obronną ręką przez kolejne problemy. Po pierwsze silniejsi, po drugie dużo bardziej jesteśmy w stanie się wtedy nauczyć siebie, swoich emocji, odczytywać je. To, że ja wiedziałem, że wziąłem za dużo jedną bułkę, pomimo tego, co Agnieszka mówiła, wynika z tego, że znamy się ćwierć wieku, pomimo tego, że małżeństwem jesteśmy dużo krócej. No i wystarczyło, że tylko weszłem do kuchni, już wiedziałem, tak? Wiecie, prąd poszedł, już było wiadomo. Także nie unikajmy konfliktu. Też w nawiązaniu do dzisiejszej kawiarenki warto przygotować scenerię. Dlaczego? Dlatego, że na przykład z mojego punktu widzenia jako mężczyzny, jeżeli żona chce mi powiedzieć coś, co mam A, zapamiętać, B, jest dosyć trudnym tematem dla niej lub dla mnie, to nie byłoby dobrze, gdyby to było w trakcie, kiedy naprawiam rower, koszę trawnik, czytam książkę, oglądam telewizję, cokolwiek robię. To po pierwsze. Po drugie, żeby to była sceneria bardzo neutralna. Tak? Żeby to nie było coś, co od razu implikuje wyższość jednej ze stron. Na przykład w kuchni żony, jeżeli tak ktoś ma taki układ. Nie? Jeżeli żona, znaczy to nie chodzi o stereotyp, tylko jeżeli mąż słyszy przez całe życie, po wielu latach małżeństwa, kuchnia jest moim królestwem wara, no to jeżeli ona jego zaprosi do kuchni, no to rozumiecie, tak? To on nie grał siebie. To on nie grał siebie. Także warto o tym pamiętać. Nie? Neutralne miejsce. Najlepiej właśnie w ciszy i spokoju. Dzieci uśpić, jeżeli są małe, jeżeli są starsze, wysłać do dziadków, jeżeli jest tak ważny temat do obgadania. Nie gramy na emocjach. Potocznie można by znowu powiedzieć, że kobiety mają większą łatwość w tej grze, aczkolwiek tak nie do końca. Teraz podam przykłady. O co chodzi? Jeżeli w naszej rozmowie, mojej z Agnieszką, wyszłoby na to, że ja powiedziałem coś przykrego, ale niekoniecznie nadającego się do płaczu, bo ja żona rzadko płaczę, ale gdyby zaczęła mi płakać, to wiadomo, że mimo wszystko czuję się od razu winien tego, co się stało, czyli jej płaczu, chociaż to nie ma nic wspólnego z sytuacją, która się wcześniej wydarzyła, o której rozmawiamy. Ale jest tu już, czuję się trochę zmanipulowany jako mężczyzna, no bo co ja mam teraz zrobić? No, kobieta mi płacze, pozostaje się poddać, nie? Ale mężczyźni też tak mogą robić. Chociażby wycofaniem się. Ja tak miałem i to też jest nasze doświadczenie życiowe, że sposób rozwiązywania konfliktów, jaki z domu ja wyniosłem, to jest wychodzenie z domu. Jeżeli się nie dogadać, to ja po prostu wychodziłem z domu. Mieszkamy od dawna na wsi. Wyprowadziliśmy się z Poznania. W związku z tym miałem duże pole do popisu, bo duże pole wokół domu i las. Więc pół godziny, godziny mogło mnie nie być. Na szczęście gdzieś tam Pan Bóg pokazywał, że to nie jest dobre i teraz raczej nie wychodzę z domu. Nie, w sumie nie, w ogóle nie wychodzę. Nie? No właśnie, tak da się opanować ten problem.
Ale każdy z nas ma jakiś taki bezpiecznik, który odpala w momencie, w cudzysłowie, zagrożenia, tak? W momencie konfliktowej, w którym nie czujemy się dobrze. I warto na to uważać. Bo to na drugą stronę wpływa, bo jeżeli ja wychodzę z domu, to żona zostaje z problemem sama i też nie wie, co ma myśleć. Czy ja idę teraz przepracować temat, czy idę powzywać na nią, czy jadę do kumpla się napić, nie? To też jest dla niej niekomfortowe. To jest bardzo ważne też. Atakuj problem, a nie osobę. O co chodzi? Jeżeli mamy problem pod tytułem mąż nie wynosi śmieci, specjalnie robię bardzo prosty przykład, to jeżeli żona mi powie zamiast słuchaj, czy mógłbyś wynosić śmieci częściej, powie mi, ty to jesteś leniwy, bo nie wynosisz śmieci, to jest koniec tematu. Tak? Nie rozmawiamy o mnie, tylko o śmieciach. To one śmierdzą pod zlewem, czy gdzie ktoś tam je ma, tak? To jest problem do rozwiązania, a nie to, czy ja jestem leniwy, czy nie. To może być temat na następną rozmowę. Mów o swoich odczuciach zamiast oskarżać, tak? Czyli komunikaty moje i komunikaty współmałżonka. Nie rozwodzimy się nie wiadomo jak. Ja mówię jasny komunikat. Tym, co zrobiłaś, poczułem się zraniony. To jest komunikat, który przekazuję mojej żonie. Nie jesteś niemiła, niesympatyczna, wredna, jakkolwiek. Nie o tym chcę rozmawiać. Jeżeli moja żona mi powiedziała na przykład, że jestem leniwy, to przy następnej rozmowie, jak wyjaśniliśmy sobie śmieci, to mogę powiedzieć, to, co powiedziałaś, zraniło mnie. I o tym rozmawiamy. Nie o żonie, tylko o komunikacie i o moich emocjach. Dobrze wysłuchać drugiej strony. Myślę, że z tym jest o tyle duży problem w naszych relacjach, dlatego że jesteśmy kobietą i mężczyzną. I chociażby z tej perspektywy, o czym Agnieszka mówiła, sposób wyrażania naszej komunikacji, wyrażania naszego zdania jest zgoła inny. W związku z tym czasami jest nam ciężko w ogóle załapać, o co chodzi. Dzisiaj mieliśmy też, na naszym dniu skupienia mieliśmy taką małą spinkę. Dlaczego? Właśnie dlatego, że ja chciałem coś, mieliśmy się spakować, dziadkowie odbierali nasze dzieci, żebyśmy mogli tu przyjechać i nie dogadaliśmy się. I zaczęła się dyskusja, kto co chciał powiedzieć, zupełnie bez sensu. 15 minut później, pół godziny później, po jakby spojrzeniu w drugą stronę na zupełnie inny temat, powracamy i jest on jasny, było jedno zdanie, słuchaj, mi chodziło o to, żeby wynieść do samochodu najpierw to, a potem iść po kurtki. Tak? A druga osoba mówiła tak, najpierw idziemy po kurtki, a potem do samochodu. A wyszło na to, że rozmawialiśmy o innych rzeczach. Bo żadna ze stron siebie dobrze nie wysłuchała. I to w każdym możliwym przypadku, jeżeli będziemy rozmawiali o dzieciach, o naszym małżeństwie, o tym, co nas boli, dobrze wysłuchać, nie przerywać. Może to jest proste, ale w emocjach bardzo często o tym zapominamy. Unikać ogólnie. To jest mój ulubiony temat. Dlatego, że mamy ogromną tendencję, gdzieś tam wszczepioną jako ludzie, właśnie żeby ogólnić. Bo ty nigdy nie wynosisz śmieci. No i koniec. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chociaż raz wyniosłem te śmieci, to kłamiesz. A nasz dialog nie może opierać się na kłamstwie. Bo ty ciągle robisz coś. Ty ciągle krzyczysz, ty ciągle oglądasz telewizję. Jak chociaż raz tego nie zrobiłem, to ten dialog już nie ma sensu. Bo to nie jest dobry fundament. Zawsze się wybronię. Bo zawsze się pytam, na przykład, bo ty nigdy nie pamiętasz o moich imieninach, a propos imieni. Jeżeli pamiętasz, raz pamiętałem, sorry. Tak będę pamiętam. Kłóćcie się na temat. To jest bardzo trudne do prowadzenia, stąd ważne jest jakby cały przebieg rozmowy. Jeżeli widzimy w swoich małżeństwach, że jest to proces bardzo pływający, warto nawet sobie zapisać na kartce i umówić się. Dzisiaj rozmawiamy o tym i o tym. Dlaczego? Dlatego, że możemy zacząć od tego, że było ciężko w pracy, a skończyć na to, że ktoś jest leniwy, niesympatyczny, ma drugiego szefa, albo jest jak twoja mama. Tak to działa.
Naprawdę. Czyli jeżeli kłócimy się na temat tego, że miałeś iść z dziećmi na spacer, a nie poszedłeś, to nie wyjeżdżamy z tym, że ty miesiąc temu poszłaś do mamusi i też nie byłaś z dziećmi. To za tydzień, albo jutro, jak ochłonię, jeżeli zdążymy. Okay? Zawsze kłóćmy się na temat, na jeden temat za pierwszym razem. Jak mamy dużo czasu, możemy kolejny temat za chwilę poruszyć, ale najpierw zakończmy ten pierwszy. Musimy kończyć konkretnym wnioskiem i postanowieniem. To jest czasami bardzo trudne, dlatego że po pierwsze czasami jest tak, że w naszym konflikcie, w naszej kłótni ciężko jest dojść pod wpływem emocji do pewnego konsensusu od razu. Jeżeli ja będę musiał coś robić, no to muszę się czasami nad tym zastanowić, czy ustąpić pola. W moim mniemaniu, chociaż tak naprawdę nie może nie o to chodzić. Ale ważne jest, żeby od razu lub po jakimś czasie spotkać się jeszcze raz i sobie zapisać. My naprawdę widzimy, że w toku życia kilka razy w roku potrafimy ten sam temat przerabiać, tylko dlatego, że gdzieś nam zginęło to, co zapisaliśmy lub nie zapisaliśmy. Po prostu nie ma tego. I ostatnia rzecz, którą bardzo będziemy stosować, to jest oddawanie problemu Panu Jezusowi. Dlaczego? Dlatego, że On zawsze nam pomoże, bo sakrament małżeństwa jest tym, co ma nas dźwigać, co ma nam pomóc iść w naszym życiu. Ale też, kiedy wspólnie zaczynamy się modlić, stajemy już po tej samej stronie. Nasz przyjaciel opowiada taką historię, że Danek jest bardzo pokłócony z żoną, to jak się kładą, mają zwyczaj, że się modlą razem. Ojcze nasz mówią. I mówi, że wielokrotnie zdarzało mu się przez zaciśnięte zęby cedzić Ojcze nasz, bo starali się zawsze się pomodlić. Tak? Oddając ten problem, mówię, Panie, my sobie nie poradzimy. I z naszego doświadczenia, mamy takie doświadczenie, mieliśmy kiedyś, nie pamiętam nawet już tematu tej rozmowy, Agata też nie pamięta, mieliśmy tak trudny temat, że robiliśmy kilka podejść do tego samego tematu. Wiecie, za każdym razem kończyło się to już naprawdę kłótnią i takimi, wiecie, oboje czuliśmy się zranieni, bo niezrozumieni i w ogóle o co chodzi. I mnie coś tknęło, znaczy wiesz, że to było natchnienie Ducha Świętego, i Agnieszka siedziała w kuchni, wtedy nie miała żadna, nie? Bo to słabo, ale nie wytrzymałem, wziąłem Pismo Święte, podszedłem do mnie, tak wiecie, jest na stół to Pismo Święte, usiadłem i mówię, jak nie możemy sobie poradzić we dwójkę, to musimy sobie poradzić w trójkę. I wówczas już nie ma, że boli. W obliczu Słowa Bożego, w obliczu Pana Jezusa, żadne z nas, jak osoby wierzące, nie będzie ściemniało, nie będzie kłamało. Znamy Pismo Święte, wiem, co jest zapisane, co jest napisane o miłości. Dlatego to jest tak ważne. Myślę, że najważniejszy punkt, że zawsze można wrócić do sakramentu małżeństwa, zawsze można oddać to wszystko Jezusowi, na początku czy na końcu. A ten fragment, który jest napisany, to jest z pierwszego listu świętego Piotra, który mówi o tym, że oddajcie wszystkie wasze troski, przerzućcie na Jezusa. Przerzućcie na Jezusa, gdyż Jemu zależy na was. I no, to się sprawdza też w naszym małżeństwie, bo wielokrotnie wołamy, Panie Jezu, dopomóż. Możemy się zanieść miejscami, bo ja lubię sobie sama klikać. Okej. Okay. Kolejny slajd, który chcę Państwu pokazać, to jest takie jakby trzy strategie, które mogą mieć miejsce w komunikacji między małżonkami. Takie 3K. Kapitulacja. Oj, przepraszam. O, kapitulacja. Co to jest kapitulacja? To jest taka sytuacja, kiedy jeden z małżonków zdecydowanie ustępuje drugiemu. Czasami tak się zdarza w życiu, że trzeba ustąpić. Gorzej jest, kiedy jedna ze stron ciągle ustępuje, chociażby dla świętego spokoju. Kompromis. Kompromis to jest taka sytuacja, kiedy oboje muszą z czegoś zrezygnować, muszą trochę ustąpić, żeby pozyskać jakieś porozumienie. I ostatnie K to jest koegzystencja. Koegzystencja, albo inaczej mówiąc, taka sytuacja win-win, to jest wtedy, kiedy oboje dochodzą do takiego porozumienia, że zyskują więcej, niż zyskaliby, gdyby było każde z nich osobno. Prosty przykład podam, akurat nie z naszego życia, ale myślę, że bardzo prawdziwy.
mąż pracujący poza domem, żona zostająca w domu, wychowująca dzieci, akurat są małe, więc ona nie pracuje. I okazuje się, że w sobotę w szkole jest taka konferencja na temat tego, jak dzieciom jakby wyznaczać granice w korzystaniu z elektroniki. A mają właśnie taki problem, mają nastoletniego syna, który najchętniej grałby po prostu 4-5 godzin dziennie w gry komputerowe. No i ponieważ jest taki problem, tak, nastoletnia przed chwilą mówiłam, że dzieci małe. Dobra, najmniejsze jest małe. I teraz żona, i po tej konferencji jeszcze jest takie zajęcia warsztatowe, gdzie w gronie rodziców można się powymieniać swoimi doświadczeniami. I żonie strasznie zależy na tym, żeby oni w sobotę poszli na ten wykład i na te warsztaty, ponieważ widzi, że mają taki problem w rodzinie. Tak? Natomiast mąż, który całymi dniami jest poza domem, on marzy tylko o tym, żeby w sobotę wreszcie zostać w domu. I co my tu mamy sytuację? Taką sytuację konfliktową, tak? I teraz kapitulacja byłaby wtedy, kiedy mąż powiedziałby, no dobra, to dla świętego spokoju pójdę z tobą. Albo odwrotnie, no dobra, to zostańmy w domu, tak? Jedna ze stron poddała się. Kompromis byłby wtedy, kiedy na przykład wymyśliliby, dobrze, pójdziemy tylko na wykład, ale na warsztaty już nie. Czyli każdy troszeczkę ze swojego ustąpił, tak? Ale no nie ma jakby, nie uzyskali tego, co chcieli. Przynajmniej ta żona. I kiedy byłaby koegzystencja? Kiedy na przykład mąż powiedziałby tak, słuchaj kochanie, to ty idź, bo tobie bardzo zależy. Nagraj cały wykład, zakładam, że wykładowca się zgodzi. Nagraj cały wykład, potem idź na te warsztaty, posłuchasz, jakie są doświadczenia innych rodziców, a wieczorem razem przesłuchamy ten wykład, powiesz mi, co mówili inni rodzice i razem dojdziemy do wniosku, co my musimy zrobić w naszej sytuacji. Myślę, że w tym momencie wygrywają oboje. I on został w domu, nie musiał nigdzie wychodzić, a daj Boże, jeszcze na dodatek zyskała na tym ich rodzina. I jeszcze taką koncepcję jedną chcielibyśmy Państwu przedstawić. Koncepcja 3 razy P. Pokora, przebaczenie, poprawa. Myślę, że to jest bardzo ważne w naszej komunikacji, żeby uznać, że mój małżonek może mieć rację. Że to, że mówi mi, że jakaś moja postawa go zraniła, to nie jest, a ty znowu wymyślasz. Tylko niesamowicie dużo pokory jest potrzebne, żeby uznać, tak, faktycznie mogłam go zranić jakimś słowem, jakimś tonem, czegoś nie zrobiłam. I ta pokora jest niesamowicie ważna też, żeby przyjąć taką postawę domniemania niewinności. Ja myślę, że to zawsze trzeba podejść do współmałżonka z postawą domniemania niewinności. Ja, dopóki mu się nie udowodni, że jest winny, tak, jest niewinny. Więc nawet jeżeli wyszedł jakiś konflikt, to najprawdopodobniej on tego konfliktu nie chciał. Mój mąż mi powiedział na początku naszego małżeństwa, kiedy te nasze konflikty były takie właśnie trudniejsze, bo z czasem to wypracowaliśmy już na nie sposób, powiedział mi, że nigdy nie zrobiłby nic intencjonalnie przeciwko mnie. Więc jeżeli mam o coś do niego pretensje, to najprawdopodobniej po prostu ze względu jakichś okoliczności, nie wiem, czegoś nie usłyszałam, albo odebrałam to po swojemu, to jest w ogóle temat rzeka, nie? Nadawca, odbiorca, komunikat, to jest na inną katechezę, że prawdopodobnie odebrałam to jakoś nie tak, jak on to zamierza, tak? On nie zrobiłby intencjonalnie nic przeciwko mnie, a więc z pokorą przyjmuję to, że faktycznie moje zachowanie, moje słowa, to co zrobiłem, mogły zranić mojego współmałżonka i z pokorą przyjmuję to, że ja też nie jestem święty i że też mam swoje wady. Przebaczenie. Kiedy jest sytuacja konfliktu, mówię przepraszam i mówię przebaczam. To bardzo często też widać w sytuacji konfliktowej z naszymi dziećmi. Kiedy zrozumieją swój błąd, mówią przepraszam i muszą usłyszeć przebaczam. Ale też w naszym małżeństwie to tak funkcjonuje. Przepraszam i przebaczam. I ostatnie P to jest poprawa. Czyli jeżeli powraca ciągle jakaś sytuacja, która nas nurtuje, która jest kością niezgody między nami, to musimy w końcu dojść do takiego dialogu czy do takiej rozmowy, kiedy wypracujemy to, co mąż mówił wcześniej, konkretny wniosek i postanowienia.
Jeżeli mnie denerwuje, akurat nie jest to sytuacja z naszego małżeństwa, że mąż notorycznie krytykuje mnie przy innych, niby takie żarciki, gdzieś tam pół żartem coś rzuci, ale mnie to rani. Na przykład, nie wiem, przytyło mi się po ciąży i przy ludziach słyszę ciągle o jakichś dietach. Nie? To są naprawdę czasami bardzo subtelne szpile gdzieś pomiędzy wersami wciskane, tak? I jeżeli ja mówię mojemu mężowi, słuchaj, to mnie rani, przestań mi zwracać uwagę przy innych, nawet jeżeli on ma rację. Przestań mi zwracać uwagę przy innych, ponieważ czuję się niezręcznie, czuję się nieswojo i to mnie rani. To poprawa, dobrze, nie będę już tak robił. I wspólnie nad tym pracujemy, nie wiem, możemy wymyślić jakiś gest, typu jak zaczniesz, to kopnę cię w kostkę pod stołem, tak, żebyś cię dalej nie zagalopował. Ale trzy razy P. Pokora, uznanie, że nie jestem idealny i że mój małżonek może mieć rację, przepraszam, przebaczam, czyli przebaczenie i poprawa. I na pewno wszyscy znamy taki cytat, niech nad waszym, dokładnie tak on brzmi. Święty Paweł pisze tak, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. W małżeństwie rozumiemy to tak, żeby konflikty rozwiązywać na bieżąco, czyli żeby się nie położyć spać niepogodzony, jeżeli się da rozwiązać konflikt jeszcze tego samego dnia. Czasami jest tak, że emocje są tak wielkie, że tak jak tu Michał mówił, z zaciśniętymi zębami mówimy, odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy nasze winowajce, prawda? Czasami jest tak, że emocje są tak wielkie, że się nie da pomodlić. Ja pamiętam takie sytuacje z naszego życia, kiedy z początku naszego małżeństwa, kiedy kładliśmy się pokłóceni, ja się odwracałam czterema literami po prostu do Michała, nawet dobranoc, ani buziaka, ani nic. Rano wyszłam do pracy i słuchajcie, w pracy przeczytałam w internecie o jakimś takim wypadku, na śrubce się zdarzył, że już nie pamiętam, czy to były dwa jakieś takie budowlane samochody się ciągnęły, kobieta przejechała pod liną i ścięła jej głowę. I ja sobie czytam coś takiego i ja mówię, Boże, przecież ostatnią rzeczą, jaką on by zapamiętał, byłyby moje cztery litery wystawione do niego, bo się na niego obraziła. Więc warto pomyśleć o tym, nie wiemy, co nas spotka za godzinę, za dwie. Co chcemy, żeby zapamiętał nasz współmałżonek? Co chcemy, żeby zapamiętał z naszej relacji? Dlatego zachęcamy, żeby tą zasadę, jeżeli jeszcze oczywiście nie stosujecie Państwo, zaprowadzić w swoim małżeństwie, żeby się nie kłaść niepogodzeni. To jest oczywiście taki humorystyczny obrazek, że Państwo jednak dwa lata bez snu, to zbyt długo, ale mam nadzieję, że w naszych małżeństwach to nie będzie miało miejsca. I dobrze, i teraz przejdźmy od teorii do praktyki, bo po to tu Państwo jesteście przede wszystkim, żeby rozmawiać ze sobą. Na stolikach Państwo macie menu w tej czerwonej okładce. Ono nawiązuje do tej katechezy trochę, którą słyszeliście. Jeszcze proszę o chwilkę uwagi. Zanim weźmiemy menu, to bardzo proszę, żebyśmy wzięli Pisma Święte do ręki. I tam jest taka zakładka włożona. Ona jest włożona na pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, na pewno wszystkim znany, hymn o miłości świętego Pawła. Zanim włączymy muzyczkę, zanim Państwo będziecie rozmawiać ze sobą. O właśnie, lepiej światło. Bardzo proszę, żebyśmy teraz wspólnie w małżeństwach pochylili się nad tym tekstem.